Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w 101 już odcinku magazynu Zza Kółka. W poprzednim odcinku jubileuszowym ogłosiłem pewien konkurs. Nadszedł czas na ogłoszenie zwycięzców. I szanowni Państwo, pytania były dwa. Pierwsze tyczyło się, co miałem na sobie charakterystycznego podczas kręcenia jednego odcinka, w którym to zmieniałem koło. Oczywiście prawidłową odpowiedzią było to kamizelka odblaskowa. Drugie pytanie, w drugim pytaniu pytałem Państwa, jaki był pomiar ładowania alternatora na pracującym silniku. I to było pytanie ze styczniowego odcinka i właściwa odpowiedź to 14,2 V. Pierwsza prawidłowa odpowiedź przyszła do nas dopiero w piątek i tutaj wygrał Pan Adam z Suwałk. Serdecznie gratuluję. Druga prawidłowa odpowiedź przyszła do nas wczoraj raptem, czyli poniedziałek, i wygrał Pan Konrad. Także zwycięzcom gratuluję i serdecznie zapraszam do dobrania udziału w kolejnych konkursach. A temat na dzisiaj, korzystając z pięknej pogody od kilku dni, plusowe dodatnie temperatury, zajmiemy się samochodem, przegląd samochodu taki po zimie, choć zima pewnie jeszcze troszeczkę wróci, ale właśnie korzystając z takiej możliwości, przyjrzyjmy się bliżej, co można zrobić, korzystając z takiej pogody. Oczywiście w porze zimowej zdecydowanie rzadziej myjemy samochód, także od tego zaczynamy. Wybieramy się na myjnię, albo automatyczną, albo ręczną, i oczywiście dokładnie myjemy auto. Nie tylko z wierzchu, ale również zakamarki drzwi, gdzie podczas pory zimowej zbiera się właśnie woda z solą, odkłada się i zazwyczaj w tych miejscach jest biało. Po umyciu wszelkie odpryski, które zostaną przez nas odkryte, należy farbą zaprawkową pomalować, gdyż gdy znowu przyjdzie nam jeździć po posolonych drogach, takie miejsca zdecydowanie bardziej narażone są na korozję. Jeżeli mamy taką możliwość, wybierzmy się na myjnię automatyczną, gdzie są programy mycia podwozia. Podwoziu jest mnóstwo szczelin, mnóstwo miejsc, gdzie taki brud z solą się odkłada. I auta najczęściej zaczynają korodować właśnie od podwozia. Umyliśmy już auto, przejrzeliśmy powłokę lakierniczą. Warto wytrzeć do sucha wszystkie uszczelki, nasmarować olejem silikonowym, aby też nie przemarzały, gdyby w nocy złapał mróz na przykład. I wchodzimy do środka. W środku podczas zimy wiele się dzieje. Dużo wnosimy błota, śniegu i to, co się dzieje po zimie w aucie, najczęściej to po prostu wilgoć, czyli walczymy z nadmiarem wilgoci. Myjemy pod spodem, sprawdzamy, czy jest sucho, jest mokro, widać. Także jak mamy możliwość, suszymy, ewentualnie korzystamy nawet z odkurzaczy piorących, które też wyciągają wodę w stacjach, które zajmują się profesjonalnie czyszczeniem auta. Bez problemu taką czynność wykonamy. Gdyż pozostawione tak auto bez cyklicznego właśnie czyszczenia, raz, że zapach nieprzyjemny w aucie, dwa, korodują pewne elementy, wiązki elektryczne, które zazwyczaj pod dywanikami się znajdują, i to tylko może sprzyjać wszelkiego typu awariom. Co jeszcze, korzystając z tak fajnej pogody, można przy samochodzie zrobić? No chociażby sprawdzić stan rzeczy, które odpowiadają też za nasze bezpieczeństwo. Tutaj jest pióro wycieraczki, które tylko się tak nazywa. No w zasadzie nie ma tego pióra, które zgarnia wodę. Wycieraczka lewa takie pióro posiada, ta prawa już
Dawno nie. Dlatego bardzo dawno temu już powinna zostać wymieniona, ale może kierowca nie zauważył. Dlatego warto też właśnie popatrzeć sobie na spokojnie, na stan wszelkich właśnie uszczelek, takich rzeczy właśnie jak odpowiadających za nasze bezpieczeństwo, naszą widoczność. Szkoda słów. Praktycznie za każdym razem przy oględzinach swojego samochodu zwróćmy uwagę na opony. Czy nic im się przez ten okres od ostatniego przeglądu nie stało? Czy są równomiernie zużyte? Czy właśnie nie są? Czy coś się nie dzieje z naszym zawieszeniem niedobrego? Coś się nie przestawiło? Stan zużycia bieżnika można samemu sprawdzić zawsze. Też o tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Czyli tutaj mamy jeszcze ten milimetr przepisowy, ale już niedługo te opony pewnie będą do wymiany. Korzystając z tego, że nie ma lodu w nadkolach, też sprawdźmy, czy te nadkole nasze jest w całości, czy nie połamane, czy wszystkie spinki są, które powinny być. Bo taki stan nadkola, powiem, rzadkość w zimę, zazwyczaj jest tutaj kupa śniegu, ubitego lodu, dlatego można sprawdzić na spokojnie i wszystko widać przy takich temperaturach. No i oczywiście otwórzmy maskę. Te osoby, które rzadko to robią, bo jest zimno, to gdy jest ciepło, powinny to chociaż raz na sezon zrobić, sprawdzić tę podstawową rzecz jak olej w silniku, sprawdzić płyn eksploatacyjny jak płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, dolać sobie do spryskiwaczy, popatrzeć ogólnie, czy na pierwszy rzut oka przy silniku nie ma wycieków oleju, jak i płynu chłodniczego, czy z ich zdaniem jest wszystko w porządku. Takie rzeczy przy pogodzie dodatniej, takie jak dzisiaj, słońce świeci. Jak ktoś lubi popatrzeć, pochodzić przy swoim samochodzie, to jest to naprawdę czysta przyjemność. No i przyszedł czas na stałą część naszego magazynu, czyli znalezione w sieci. Zobaczcie Państwo, co dzisiaj znaleźliśmy. Normalnie. Ну давай, Андрюха, рассказывай, что там с этим Яндексом? Что за станция Яндекс? Яндекс выпустил свой самый первый гаджет. Это Яндекс. Яндекс-станция – это колонка, умная колонка. Szanowni Państwo, korzystajcie z pogody, takiej jak dzisiaj, spędzając czas wolny przy konserwacji, przy zaglądaniu do swojego auta, gdyż każda awaria zauważona wcześniej jest tylko usterką, potem już tylko koszty wzrastają. Także żegnam się ciepło z Państwem, dziękuję za uwagę, do zobaczenia już za tydzień.